Cześć, w tym filmie. Ruszam odkryć piękno Beskidu Niskiego. Odwiedzę wschodnią Słowację i tamtejszą Dolinę Śmierci. Podelektuję się pięknymi drogami i malowniczymi krajobrazami. I zupełnie przy okazji zjem ciasto. Zapraszam. Ci widzowie, którzy śledzą mojego Instagrama, wiedzą, że dopiero co wróciłem z podróży po Alpach Wschodnich. Film z tego fantastycznego wyjazdu niebawem pojawi się na kanale. A dziś taki nie za długi materiał z intensywnej jednodniówki, którą odbyłem wcześniej. Dokładnie to w piątek rano 26 lipca wybrałem się na wycieczkę w Beskid Niski, z której to nagranie właśnie widzicie. Plan trasy wygląda tak. 630 km możliwie jak najbardziej ciekawymi drogami, częściowo przez północno-wschodnie tereny Słowacji, zahaczając o tamtejszą Dolinę Śmierci. Po ostatnich upałach dziś temperatura do jazdy motocyklem jak dla mnie idealna, około 22 stopnie. Pierwsze kilometry po wyjeździe z Krakowa wiadomo, takie sobie, ale zbliżając się do pasma Beskidu Niskiego, krajobraz stawał się taki jak lubię, coraz więcej przewyższeń i zakrętów, jak na przykład tutaj, gdy droga przebiega tuż obok jeziora Rożnowskiego. Swoją drogą polecam mijany z mojej prawej dom wczasowy Stalownik. Byłem tu kilkukrotnie, duży obiekt, który wypełnia cały kadr widoczny właśnie na ekranie. Zdjęcie to zrobiłem 4 lata temu. Jest to były perlowski resort budowany niegdyś raczej z myślą o klasie robotniczej, ale pięknie położony nad samym jeziorem, w którym czas zatrzymał się w latach 80. Czuć w nim klimat tamtego okresu. Nie jest luksusowo, więc nie dla każdego, ale ma coś w sobie to miejsce. Dzisiejsza trasa nie jest tak ekscytująca jak ta z mojego ostatniego wyjazdu na Słowację. Tutaj takich cudownych zakrętów w ogromnych ilościach nie zobaczymy, ale nie mogę powiedzieć, że radości z jazdy nie mam. Co jakiś czas pojawiają się fajne kombinacje i agrafki, ale jeśli miałbym opisać tę trasę tak ogółem w dwóch słowach, to jest ona bardzo relaksująca i malownicza. Tutaj po prostu często sunąłem sobie jednostajnym tempem po delikatnych łukach, nie redukując biegów jakoś wyjątkowo często. I tak oto dojechałem do przejścia granicznego we wsi Konieczna. Ze słowackiego asfaltu skorzystam teraz dosłownie przez kilka minut, bo już za chwilę wrócę do Polski sąsiednim przejściem. No i już uciekam z powrotem. To było tylko takie przywitanie ze Słowacją, bo jeszcze wrócimy na tę ziemię nieco później. Dzisiejsze drogi to naprawdę prawdziwy relaks. Tempo jazdy jak dla mnie takie w sam raz. Nie mam ochoty jechać szybciej. Te łagodne linie ciepłych w odbiorze krajobrazów działają na mnie lepiej niż wizyta u terapeuty. To znaczy nigdy nie byłem u terapeuty, ale jeśli kiedykolwiek poczuję taką potrzebę, to w pierwszej kolejności wrócę tu. Mam już trochę kilometrów za sobą i zacząłem robić się głodny, bo tak naprawdę nic jeszcze dziś nie jadłem. Po prostu wstałem, wypiłem kawę i pojechałem. Znalazłem w Google restaurację na mojej trasie, która ma dobre oceny i też podoba mi się wizualnie. No to nie ma się nad czym zastanawiać, robię przerwę tutaj.
No, ładnie tu. Restauracja nazywa się Dzikie Wino. Lubię takie klimaty. Na późne śniadanie wjeżdża zupa pomidorowo-morelowa. Na winie? No, to mi się podoba. Jest spójność z nazwą lokalu. Przepyszna, a na deser kawa i ciasto chałwowe. Za wszystko to zapłaciłem 62 zł. Tanio nie było, ale smaki naprawdę ciekawe. Było pysznie, ale trochę kilometrów jeszcze przede mną. Ruszam dalej w kierunku Komańczy. Wiele tych odcinków znam z perspektywy kierowcy samochodu. Byłem tu już kilkukrotnie i wiem, że stąd jest rzut beretem do różnych bieszczadzkich perełek i innych ciekawych tras, ale to nie dziś. Je też odwiedzę motocyklem. Może na jesień, kto wie. Póki co wjeżdżam ponownie na Słowację, tym razem na dobre kilka godzin. Piękne widoki. Moja mototerapia trwa w najlepsze. Jestem blisko trójstyku granic Polski, Słowacji i Ukrainy i czuć tą inność tu. Jest tu dużo cerkwi, zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. Zupełnie inny krajobraz niż w centralno-północnej części Słowacji, którą najczęściej odwiedzam. Czuć też, że jest to biedniejszy region. Widać to przede wszystkim po zabudowaniach. Jakość dróg też niekiedy przypominała, że bliżej tu do wschodu niż do zachodu. Ale ogólnie gładkich odcinków naprawdę nie brakowało. Przejeżdżam teraz wśród nieco większych zabudowań. To miasto Znina. A kilkanaście kilometrów dalej postanawiam zatankować. Stąd już mam niedaleko do Słowackiej Doliny Śmierci. Mówiłem, że to raczej takie biedniejsze rejony, a tu proszę bardzo, zakład Tesli. Niestety to nie ta Tesla, o której prawdopodobnie myślicie. Ta tutejsza, słowacka, zajmuje się produkcją sprzętu telekomunikacyjnego. Dojeżdżam do miejsca, któremu myślę, że warto będzie poświęcić kilka minut w filmie. Jest to lokalizacja dość często odwiedzana przez motocyklistów. Na YouTubie można znaleźć sporo nagrań stąd. Miejsce to nosi nazwę Słowacka Dolina Śmierci, a wjazd do ów doliny prowadzi obok wymownego pomnika, przedstawiającego radziecki czołg T-34 miażdżący niemiecki Panzerkampfwagen 4. Jest to jeden z licznych tu pomników, z których większość to rozsiane po dolinie czołgi T-34, upamiętniające zajadłe i krwawe walki wojsk Armii Czerwonej z siłami Wehrmachtu z 1944 roku. Określenie Dolina Śmierci przyjęło się, bo tak właśnie zaczęła nazywać to miejsce lokalna ludność po wojnie. Jadę dalej w głąb doliny. Odbijając tutaj w prawo, dojedziemy do głównego parkingu, ale ja mam zamiar skorzystać z innego, mniej oficjalnego wjazdu.
Przybliżając nieco historię, to miejsce to stanowi tylko część areny, na której podczas II wojny światowej rozegrały się walki w ramach wielkiej operacji przeprowadzonej przez Armię Czerwoną, zwanej operacją Dukielsko-Preszowską. Tuż przed jej rozpoczęciem tereny te były zajęte, umocnione i kontrolowane przez Niemców. Rano 8 września 1944 roku na skutek natarcia Armii Czerwonej rozpoczęły się krwawe walki, które trwały ponad 7 tygodni do 30 listopada. Wynik uznaje się za nierozstrzygnięty, nie było jasnego zwycięzcy, ale doprowadziły do osłabienia sił niemieckich i wpłynęły na wyniki ich działań na innych kierunkach. Koszt tego był ogromny, straty w ludziach szacowane są na około 200 tysięcy rannych, zabitych i uznanych za zaginionych. Według różnych źródeł szacuje się, że zginęło tu od 50 do 100 tysięcy żołnierzy. Liczby zniszczonych czołgów, dział oraz samolotów podawane są w setkach. Dolina Śmierci, w której się teraz znajduje, stanowi pewien wycinek całej tej operacji, gdzie stoczono jedne z najkrwawszych i zażartych walk trwających od 11 do 14 września. Zjadę teraz niżej i rzucimy okiem na parking, przeznaczony dla odwiedzających to miejsce. Wprawdzie sporo motocyklistów wjeżdża tu na górę, to taka opcja dla leni takich jak ja, ale jeśli nie chcecie tego robić, to tutaj są wygodne miejsca do zaparkowania. Nawet stoi jakiś food truck. Okolice te to kawał pięknych terenów i aż trudno sobie wyobrazić to, co działo się tu kilkadziesiąt lat temu. Ta piękna zieleń wyrosła na setkach litrów przelanej krwi, prochu i zgliszcza. Ważne jest, żeby o takich wydarzeniach po prostu pamiętać. Jak już wspominałem, czołgów rozsianych po okolicy jest trochę, są też inne pomniki. Dla tych, którzy nie chcieliby nic przegapić, wrzucam prowizoryczną mapkę. W tym miejscu znajduje się ten wielki napis, pod którym byłem przed chwilą. Na końcu tej drogi znajdziecie czołg T-34. Kolejny znajduje się również tu. Natomiast tuż przy przejściu granicznym stoi pomnik Korpusu Armii Czechosłowackiej. Znajduje się tam również wieża widokowa, udostępniona z okazji 30. rocznicy bitwy o Przełęcz Dukielską. Nieopodal stoi odrestaurowany wrak sowieckiego samolotu oraz działo przeciwpancerne. Pomnik dwóch czołgów, pod którym byłem, jest w tym miejscu. Natomiast poniżej w mieście Świdnik znajduje się okazałe Muzeum Historii Wojskowości, przy którym ulokowany został park z wieloma odrestaurowanymi wrakami maszyn użytych podczas wspomnianych walk, tak zwany Park Techniki Bojowej oraz Pomnik Armii Radzieckiej. I w to miejsce teraz się udamy. Czołgi, które mijam teraz, stoją w tym miejscu. Przypuszczam, że w okolicy jest więcej tego typu obiektów niż zaznaczyłem na mapie, o których jeszcze nie wiem. Podjeżdżam na parking pod muzeum. Jest on darmowy, miejsca nie brakuje. Muzeum znajduje się tuż pod osiedlem Bloków. Przechodząc przez Park Techniki Bojowej dojdziemy do pomnika ku chwale radzieckim żołnierzom, którzy tu walczyli z Niemcami. Należy zaznaczyć, że to ambasador emigracyjnego rządu Czechosłowacji zwrócił się w 1944 roku do rządu sowieckiego o pomoc militarną i konsekwencją tego była operacja Dukielsko-Preszowska. Tu ponownie zaznaczam, w Dolinie Śmierci rozegrała się jedna z bitew tej operacji, a nie jak często błędnie jest sugerowane, że było to miejsce przebiegu całej tej operacji. Krwawe walki w ramach operacji Dukielsko-Preszowskiej trwały ponad 7 tygodni, a bitwa w Dolinie Śmierci jest niespełna czterodniowym wycinkiem, choć wyjątkowo zaciekłym i krwawym. Po stronie sowieckiej walczyło też dużo Ukraińców, Kazachów i powstańców słowackich.
Jeszcze do niedawna większość tych eksponatów wagi ciężkiej stała tuż przed tymi blokami, o czym przypominają pozostałe po nich stare betonowe platformy. Widać je dobrze na zachowanych zdjęciach, z których ostatnie zostały opublikowane zaledwie miesiąc przed moją wizytą tu. Absolutnie się nie dziwię, że zabrano je sprzed dosłownie samych okien tutejszych mieszkańców i przetransportowano w głąb polany. W czasie zwłaszcza jesienno-zimowej szaroburej aury widok czołgów za każdym razem, gdy spojrzymy przez okno, dodajmy mieszkając dość blisko granicy z Ukrainą, w której wiadomo co obecnie się dzieje, no to musiał być dość depresyjnie działający widok. Nie wiem, czy to było faktycznym powodem tych zmian, tak sobie gdybam. W tym budynku znajduje się muzeum. Niestety ja już jestem po godzinach otwarcia, więc jedynie rzuciłem okiem przez szybę. Zamieszczam kilka poglądowych fotek z Google. Jest po 17. Ruszam w stronę Krakowa, ale po drodze czekają mnie jeszcze atrakcyjne i kręte kilometry, bo w końcu o to chodzi w podróżach motocyklowych, o drogę. Dziś była taka wycieczka trochę z historią II wojny światowej w tle. W sumie nie pierwsza na tym kanale. Jeśli kogoś z Was, tak jak mnie, interesuje ta tematyka, to polecam jeden z wcześniejszych moich filmów, gdzie odbyłem podróż w Sudety, które skrywają wiele tajemnic związanych z działaniami nazistów w tamtejszych górach sowich. Ale póki co historię odkładam na bok i czas ponownie podelektować się jazdą. Zakrętów po słowackiej stronie nie brakuje, ale nie są to odcinki, na których będziemy zamykać opony. One dają inny rodzaj przyjemności, płynący, dobór słów nieprzypadkowy, z wyjątkowo płynnej jazdy. Przyjemnie się tak sunie w blasku zachodzącego słońca, które niestety zachodzi przed nami i im niżej, tym bardziej przeszkadza. Idealnie byłoby teraz jechać w przeciwną stronę, no ale nie zawsze można wszystko pogodzić. Nasza polska strona, jak widać, ofertę z kategorii piękne leśne trasy też ma konkurencyjną. Chwilę później wjeżdżam do Krynicy Zdrój. Ostatni raz byłem lata temu i przyznaję, że bardzo ładnie tu. Ludzi trochę za dużo, ale tak sobie myślę, po sezonie można by tu zaglądnąć na jeden, góra dwa dni. Przed chwilą przejechałem, drugi raz dzisiaj, obok jeziora Rożnowskiego i pokonuję właśnie serpentyny przez przełęcz Świętego Justa, tym samym coraz bardziej zbliżając się do Krakowa. Link do całej dzisiejszej trasy znajdziecie w opisie pod filmem. Jest to łącznie 630 km, które owszem, można podzielić na dwa, nawet trzy dni, jeśli chcecie więcej zobaczyć po drodze, ale pokonanie tej trasy w jeden dzień na wygodnym motocyklu jest jak dobry miniserial, łyknięty w jeden wieczór.
A jeśli moja wideorelacja Wam się podobała, to zostawcie proszę komentarz i łapkę. A jeśli dopiero trafiłeś lub trafiłaś na mój kanał, to zachęcam do subskrypcji i oglądania innych moich filmów, do których linki wyświetlają się właśnie na ekranie. Koniecznie zajrzyjcie też do opisu pod filmem. Tam też są przydatne informacje i linki, o które często pytacie w komentarzach. A tymczasem do następnego. Na razie!